chyba największy sygnał, jaki w tym lesie znalazłem. A ten sygnał jest jakieś 100 metrów od tej bazy ponurego. Aż mi serce mocniej bije. Przy yerbie! Co to się dzieje? Ale ktoś brusi po lesie. Przy yerbie! O skarbach! Witam was serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam ja was serdecznie z lasu. Nazwijmy rzeczy po imieniu, z partyzanckiego lasu. Coraz bliżej, a praktycznie już dotykam tej bazy partyzanckiej. Już prawie ją znalazłem. I dziś chyba to jest ten dzień, kiedy po prostu do niej wejdę i rozpocznę jej poszukiwania. A dlaczego i dzięki komu? Moi drodzy widzowie, oczywiście dzięki wam. To właśnie dzięki wam po ostatnim odcinku uzyskałem masę informacji. Wpadł odcinek, jak to z kolegą podróżowaliśmy tutaj po lasach, z Dawidem oczywiście, szukaliśmy śladów działania ponurego. I zaczęliśmy trafiać jakieś tam pojedyncze śmieci. Później, przechodząc przez nieistniejącą wieś, trafiliśmy, właściwie Dawid trafił tego bardzo ciekawego obrzyna oraz bagnet wrześniowy. Oglądaliście ten odcinek i powiem wam, zaczęły wpadać z waszej strony bardzo ciekawe informacje. Pierwsza informacja to ta, gdy ktoś z was mi napisał, że chodził tu w tych rejonach szukając lata temu z dziadkiem jakichś tam grzybów. Przechodziliście koło jakichś dołów i dziadek mówił, że tutaj w tych dołach ukrywali się partyzanci, że tu jakaś baza partyzancka była. Później ktoś napisał, że latał tutaj z detektorem i w takim rejonie znalazł jakieś takie dziwne zagłębienia w ziemi. Tam było właśnie bardzo dużo śmieci, o których mówię, których tak naprawdę szukam. Te informacje zaczęły spływać. Jednej i drugiej osoby zapytałem, o którym miejscu mowa. I co się okazało? Że ta pierwsza informacja z tą kolejną się powielają, jeżeli chodzi o teren. Sprawdziłem sobie to na mapie, tam jeszcze nie byłem. No i tam to są naprawdę zadupia. I tam jest kawał drogi do przejścia. I postanowiłem, choć bardzo późnym popołudniem, wyruszyć na wędrówkę, przejść się, zobaczyć te zagłębienia i te miejsce. I wszystko wskazuje na to, że to jest jedna z baz Jerzego Kurpińskiego, pseudonim Ponury. Jedna z baz, którą zakładał. Jedna z baz, która jest opisana w książkach. I wszystko tutaj pasuje. Ta opowieść tego kolegi, który chodził z dziadkiem i który pokazał, że w tych dołach się gdzieś tam ukrywali partyzanci, te jakieś śmieci, które tam były znalezione przez jakiegoś poszukiwacza w tym rejonie, również jakieś łuski nietypowe, i te łuski nietypowe mogą być odpowiedzią na pytanie, czy tam byli partyzanci. Kurde, wszystko wskazuje, że tak. Idę, moim zadaniem jest dzisiaj tam dojść i pokazanie wam, jak dzięki wam tworzy się historia. Moi drodzy widzowie, widzimy się w trasie, bo też wydarzyła się niesamowita rzecz. Coś zostało odkryte na śmietniku, tak niewyobrażalnie ciekawego, i idąc wam o tym opowiem. Zbieram się, mało czasu. Kruca bomba, mało czasu. No i trochę drogi jest przede mną, a nawet dość dużo. Tylko z tej strony lasu udało się tutaj podjechać. Nie mam niestety jeszcze wyrobionej zgody lasów nadleśnictwa na wjazd. To chyba by ułatwiło jednak poszukiwania. Muszę coś z tym zadziałać. Myślę, czy to się uda załatwić. Byłoby bardzo, ale to bardzo wygodnie, aby sobie przejechać na drugi koniec lasu. Z drugiej strony są bagna, nie ma się jak dostać. No i muszę przedeptać. Naprawdę spory kawał. Ale nie wiem, dlaczego ja narzekam, w sumie nie mogę narzekać, bo tak naprawdę, zobaczcie, idę szukać śladów ludzi, którzy walczyli o ojczyznę, o wolność, o niepodległość. W
ciężkich warunkach bytowych siedzieli w lesie w zimę, zimno, bez jedzenia, bardzo mało jedzenia, masę komarów jesienią, na wiosnę tak samo znowu mało żarcia, w lato duszno, gorąco, no i cały czas pod presją. A ja po prostu sobie idę na spacer, realizując swoje pasje jako wolny człowiek. No, w pewnym sensie wolny, ale to już nie czas ani miejsce, by to poruszać na kanale. Moi drodzy widzowie, trzymajcie kciuki, bo naprawdę gruby temat. Gruby temat z tymi poszukiwaniami dzisiejszymi oraz bardzo gruby temat z tym, co udało się pozyskać. I już wam opowiadam. Zgłosił się do mnie jeden z widzów i mówi: Saper, słuchaj, coś kiedyś zdobyłem, coś kiedyś od kogoś kupiłem, ktoś to znalazł na śmieciach, jak likwidowany jakiś dom, zostało to wyrzucone, a chodzi dokładnie o pamiętnik żołnierza Armii Krajowej, żołnierza, który walczył w oddziale Tarchalskiego, czyli oddziałach Marcina, oddziały, które tutaj walczyły też w okolicach Lelowa, tutaj Włoszczowa, Koniecpol, te rejony. Odezwał się do mnie, że posiada taki pamiętnik i najciekawsze jest to, że ten pamiętnik, on jest w formie maszynopisu, bo był przygotowany do druku, aby wydrukować książkę. Okraszony bardzo ciekawymi zdjęciami, paroma rysunkami. Wczoraj, że tak powiem, cały go przeczytałem, ależ się to przyjemnie czyta. Jest tam troszkę błędów i przeinaczeń, no wiadomo, był pisany w latach 70., więc to 30 lat po wojnie, po tych wydarzeniach. Jest tam na końcu, co prawda, bardzo ciekawy opis, że autor żałuje, że tak późno się do tego zabrał i też sam rozumiał, że część rzeczy może być przeinaczonych, inaczej napisana. Ale wracając do tego pamiętnika, okazało się, że ja ten pamiętnik o nim kiedyś słyszałem. Zwłaszcza, że tutaj rejony Lelowa i tak dalej. To był pamiętnik, który w jakiś sposób był przekazywany z rąk do rąk, tam przez rodzinę chyba. Ludzie sobie z niego robili jakieś kopie, zdjęcia, stron. Znany był ten pamiętnik, ale w jakiś sposób po czasie, nie wiem, on chyba w jakimś mieszkaniu był, czy w miejscu, gdzie właściciel jakby, nie wiem, czy zmarł, czy po prostu wyrzucił wszystkie jakieś rzeczy i ktoś na wysypisku, w jakimś, czy kontenerze, dokładnie nie wiem, znalazł ten pamiętnik. Z nim się tam udał do jakiegoś kolekcjonera, a potem to przechodziło z rąk do rąk, jeden od drugiego kupował. I ktoś, oglądając mój ostatni materiał, wiedział, że z tych okolic jestem. Tematy też partyzanckie coraz bardziej mnie tu gdzieś wkręcają. Czym więcej człowiek o tym wie, tym ciekawiej to wszystko wygląda. I odezwał się do mnie, czy za taką i taką sumę nie chciałbym tego kupić. No, nie było to jakieś tam za grosze, nie było to tanie. Ale kupiłem ten maszynopis, ten pamiętnik. I wczoraj go przeczytałem, bardzo ciekawie się to czyta, bardzo takie luźne wspomnienia, ale bardzo fajnie opisane, bardzo dużo nazwisk pada, miejsc, konkretnych miejsc. Taka fajna głębia tego jest, takich przemyśleń też. No i mam ten pamiętnik, on ma niecałe 100 stron, tego właściwie ten maszynopis. I myślę, co z tym zrobić, bo chciałbym się z wami jakąś w jakiś sposób tą treścią podzielić. Nie wiem, jak to prawnie wygląda, aby coś takiego wydać i móc wam jakby dostarczyć taką kopię takiego pamiętnika. To prawnie muszę się tego dowiedzieć, jak się to robi. Choć druga forma jest taka, że może jakbym znalazł jakiegoś lektora, któremu bym zapłacił i zlecił przeczytanie takiego pamiętnika, to może byłoby ciekawe. I w formie paru takich filmów lub uzupełnienia filmów moglibyście sobie posłuchać historii tego żołnierza Armii Krajowej. Myślę, jak to zrobić. Jest coś niesamowitego. No i od razu, jak o tym pamiętniku, że tak powiem, skończyłem czytać ten pamiętnik, zadzwoniłem do znajomego z tych rejonów, tam gdzie te wydarzenia były opisywane. On mówił, jego sąsiad też ma tam na kartce coś pospisywane po jakimś pradziadku. I też mi to podesłał. Natomiast tu już mam kopię.
A tu mam oryginał, maszynopis tego żołnierza Armii Krajowej. Też fajne informacje o zrzutach są. Co prawda do zweryfikowania. To tak w wielkim skrócie. Chyba osobny odcinek zrobię wam o tym pamiętniku. Dobra, jeszcze kawałek, a właściwie jeszcze duży kawałek przede mną przez te lasy. To zaczynamy. Pierwsze zagłębienie, co prawda cicho w nim, powiedziałbym nic nie ma, ale coś tu zawsze jest, w tym przypadku dupny grzyb, ale wielki. Aha, dobra, to już jest, nie jestem pierwszy, ale nie, tu więcej tego jest, ale tu tych grzybów, już wysyp, ale jak grzybów nie zbieram. Nie, że nie lubię, tylko nie ma co z nimi zrobić. Jak wsadzę do plecaka, to wrócę z jakąś miazgą. I to jest problem. Albo poszukiwanie, albo grzyby. 3 km za mną marszu przez las i w sumie jestem na miejscu. To są tak czyste tutaj lasy, ale tak bardzo, że tu odłamka to już w ogóle nie ma. Jestem gdzieś w tym rejonie, w którym być powinienem i pierwsze sygnały się pojawiają. I to dość dużo. Do tych jakichś dołów, zagłębień mam jakieś, nie wiem, z 50 metrów. I sprawdźmy, co to jest. Fajnie, jak się jakiekolwiek sygnały tu pojawiają, bo te lasy są takie czyste. Jakieś śmieci. Dobra, jakaś podkładka, no ale... No to akurat fajnie, że w tym lesie cokolwiek jest, w tym miejscu, gdzie być coś powinno. Tu jest większa podkładka. Dobra, niech jest. Trochę kolejowa wygląda, ale nie, nie. Kolejowa powinna być nacięta, sprężynująca. Jestem w miejscu, a tu widzę po jakiś poszukiwaczu rzeczy. Zobaczcie. Wykopany talerz. No, powiem wam. Coraz ciekawiej. Zaczynają się zagłębienia w ziemi. Jest coraz więcej sygnałów. Zobaczcie, bateria. Coraz ciekawiej. Takie właśnie rzeczy powinny być w miejscu, gdzie stacjonowali partyzanci. To jest, baterie porozwalane. No, to była płaska bateria. Wszystko jest dobrze. Koło jednego z większych dołów jest bardzo delikatne zagłębienie. O, i bardzo delikatny sygnał. To mi się bardzo podoba. Coś tam widać, widać. Jak to by był śmietnik, to by było jeszcze lepiej, bo to by był partyzancki, bo chyba jestem na miejscu. Materiał? Papa. O! Łuska ugnieciona. Coraz lepiej. Ta łuska jest jaka? Wrześniowa. Polska. Dobra. Bardzo delikatnie to muszę tutaj podkopać. Jakieś kurde gwoździe są. Mam małą łuskę, 9. To 9 to tylko powinna być Wisa. Jeżeli Polska, to jest. Kurde. WRA 9 mm. Ale WRA to jest chyba amerykańska amunicja. Moi drodzy widzowie, WRA. Aż mi się gorąco zrobiło. No tak, WRA.
Jak to mawiają, jedna jaskółka wiosny nie czyni, a w tym wypadku akurat czyni, czyni. W tym śmietniku, pomiędzy gwoździami, jedną łuską, tam właściwie dwoma do Mausera, taka mała łuseczka. Ale to, co na niej jest wybite. WRA 9 mm. Tak jak mówiłem, amerykańska. Ta akurat wytworzona w Connecticut. Dobrze powiedziałem. Czyli zrzutówka. Jakbym ją znalazł gdziekolwiek, tak? Po prostu chodząc po lasach. No nie miałoby to jakiejś dla mnie szczególnej wartości, ale kiedy się chodzi po lasach, szuka obozu partyzanckiego i przy dołach, w środku lasu, znajduje jakieś łyżki, widelce i taką łuseczkę, to człowiek wie, że trafił to, czego szuka. A to też dzięki Wam, moi drodzy widzowie, bo daliście mi cynk o paru miejscach, gdzie warto coś zobaczyć, sprawdzić. Poskładałem parę informacji, mówię, jeszcze tutaj pójdę i co? I jest. I to jest dopiero początek przygody. Obóz, jeden z obozów Ponurego, odnaleziony. Dokładnie. To jest dopiero początek przygody. Już jest strzał, jest miejsce odnalezione, gdzie stacjonował Jerzy Kurpiński, czyli Ponury. Co będzie dalej, zobaczymy, ale muszę się wsłuchiwać w bardzo delikatne sygnały, bo tu jest bardzo czysto. I ten śmietnik, który, bo to jest zapewne śmietnik, który trafiłem, jeszcze nie przekopałem do końca. Zaraz do Was wracam i pokażę Wam efekty przekopywania tego śmietnika. Na razie sporo gwoździ i jedna mała łuseczka amerykańska, 9 mm. No i tak to wygląda. Po pierwszym takim zagłębieniu partyzanckim, po przekopaniu go w takich ściankach, znalazłem dwie butelki. Znalazłem... co prawda trzy łuski, właściwie dwie, bo jeden taki poniszczony nabój, to jest wrześniowa amunicja, pastę do zębów Odont, Laboratorium Chemiczne Warszawa, i to jest coś dla mnie najciekawsze, jeżeli chodzi o partyzantkę. Dwie łuski 9 mm amerykańskiej produkcji, coś wspaniałego. No w takim miejscu oczywiście, bo w innych miejscach nie jest to nic specjalnego. Ale szukając obozów stacjonowania partyzantki, Ponurego, proszę bardzo. Dobra, to na razie tyle. No i co, idę dalej. Słońce chyli się ku zachodowi. Za niedługo czołówka na czoło i chyba z tego lasu tak prędko nie wyjdę. Też mam daleko do samochodu. Powiem Wam. Chyba największy sygnał, jaki w tym lesie znalazłem. A ten sygnał jest jakieś 100 metrów od tej bazy Ponurego. Aż mi serce mocniej bije, bo to największy sygnał. Dobra. Teraz tutaj postawimy plecak. Może się uda z tej strony pokadrować. Trzymajcie i to mocno kciuki. Zazgrzypało. Takie ścieniuśkie tu jest. To jest wiadro? Nie, to nie jest wiadro. Tak, jakaś kanka to jest. Zobaczcie. Widzicie? To jest uchwyt. A tu coś jest. Tu jest coś wsadzone. Wiadro i w wiadrze. Tu też coś jest. Dobra, muszę to ładnie odkopać i wracam do Was. Ale to jest pełne czegoś. A to? Nie, to było wszystko? Czy nie wszystko? No dobra, co my mamy w tym wiadrze po partyzanckim?
Kurde, chyba same naczynia, ale tam czegoś jest napchane w środku. Muszę to trochę poczyścić i zrobić sobie zdjęcia pamiątkowe. Depozyt partyzantów jest. Właściwie to jest jakiś kuchenny depozyt, tak mi się wydaje. Tak, to będzie kuchenny. Pierwsza rzecz to patelnia. Tak. Patelnia. Patelnię. Miskę. O, szkoda, że zgnita. Kolejną miskę. Co to jest? No to aha, to rdza z tej miski. Poraj. Zobaczcie. Sporaja przedwojenna. Co to jest? Aha, jakaś pleśń. Mamy co? Kolejną miskę. A ta jest skąd? Made in Poland. I co my tu jeszcze mamy? I pusto chyba. A nie. Tu jest jeszcze. Łyżki. Łyżki, tak, dwie łyżki. A wiadro to mamy Vulcan Światowit. Bardzo ładnie, ładną czcionką, 28. Fajnie. Kolejna bardzo stara brzoza blisko tej bazy. I zaraz przy niej sygnał. Głuska. Też polski Mauser. No i tak, 6, właściwie 7 km zrobiłem. Pokręciłem się tutaj w kółko. No i czas powoli wracać. Noc mnie zastała, więc będzie fajny powrót nocą. Ale nie idę prosto, bo chyba mam z 4 km, może z 3,5, tak na prosto, żeby się dostać do samochodu przez środek lasu. Postanowiłem sobie wyznaczyć marszrutę i odwiedzić parę miejsc takich ciekawych, zobaczyć, czy tam czegoś nie będzie. Podobnych dołów. Tych dołów tu jest dość dużo w lesie i o dziwo ten jeden właśnie był ewidentnie wykorzystywany przez oddział Jerzego Kurpińskiego, pseudonim Ponury. Ale mi coś tu szuszczy w lesie w tej chwili. Chyba nie będę sam, jakieś beboki są wraz ze mną. Moi drodzy widzowie, to był bardzo dobry i spontaniczny wypad. Ja się z wami nie żegnam, bo jeszcze muszę wrócić i nie powiedziane, że czegoś nie znajdę. Jeszcze kawał drogi przede mną. Wyznaczę sobie na geoportalu te miejsca i postaram się tam dotrzeć. Ależ tu jest ciekawie. Trochę duszno zaczyna się robić. Widzimy się przy jakimś kolejnym ciekawym sygnale. Co to za roślina? Bardzo charakterystyczny zapach. Czy ktoś tu rozpoznaje, moi drodzy widzowie? Ale to ma zapach dziwny. Ten zapach przypomina mi nieco, będę tutaj oryginalny, zapach pasty do butów. Tak to mniej więcej pachnie. Może z tego się robi pastę do butów, dlatego tak pachnie. No, gęstwiny się tu zaczynają robić niefajnie. Samemu po takich mega gęstwinach w lesie chodzić. Kurde, jak są teraz wyjść. Uff. Człowiek wejdzie na jakiegoś beboka. To się człowiek wystraszy, się bebok wystraszy. Dobra, trzeba się jakoś stąd wydostać. Zapraszam Cię, mój drogi widzu, do mojego sklepu. Centrum Detektorysty na www.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.